oddziałuje się jeszcze przy stanach chronicznych. Na przykład można zrobić coś takiego, to jest taka mała moksa, papierosa spresowana, gdzie wkłada się na igły. A to ja już przygotuję, powiem. Tak. Nie, my zaraz inne, my tylko pokażę, to nie będę. Mhm. I można ją podpalić, ona sobie tu się pali, tak? I trzeba tylko Tak. Pacjent czuje, ma czuć mocne ciepło. My zaraz pokażemy taką mniej inwazyjną, bardzo prostą metodę. Zapalimy podgrzewane igły. Igły podgrzewane używają się wtedy, jak pacjent ma jakieś degeneracyjne choroby albo bóle różnego rodzaju. Tutaj jako pacjent, jako tutaj pana pomoc powinnam zagadać pacjenta, żeby nic nie poczuł, ale nie zrobię tego. To jest taka mała spresowany węgielek, tak? Tak. Kładamy tutaj. No, mamy pomocnika, mamy tutaj teraz tak pielęgniarkę, która nam podpali to wszystko. I prośba do pacjenta, żeby pacjent się niczego nie przestraszył, tak? Bo to nie będzie nie nic. Nie bój się. Nic się nie dzieje. Nie ruszamy nóżkami, tak? Ja... Ale szczerze powiem, że nie wygląda to zbyt miło. Bo... Muszę ci powiedzieć, że ja się bardziej obawiam o ciebie niż ty sam o siebie, chyba. Ale czuć ciepło. Czuć? Mhm. Tak. Palisz tak. Się. Okej. Okay. No wystarczy tam jedną iglę, tak? No nie wolno się ruszać teraz, tak? Nie wolno robić takich podrygów, dlatego że może popiół spaść, tak? Pacjent powinien wytrzymać tych 5-7 minut w nieuruchomionej, tak? W nieruchomionej. Nie gada za bardzo, nie oddycha głęboko i tak dalej. Co czujesz? Czuję ciepło na plecach. Przyjemne, proszę bardzo. Akupunktura może być przyjemna z tego miejsca? Może być przyjemna. Fajnie. Większość ludzi po akupunkturze odczuwa taki stan lekkiej relaksacji, tak? Takiego trochę chęci do spania na przykład, tak? Niektórzy mylą to ze zmęczeniem, tak? Ale to jest taki stan głębokiej relaksacji, dlatego że igły powodują przerzuty energetyczne, na przykład napięcia w głowie schodzą do nóg na przykład, tak? A z nóg idzie coś do głowy uspokojące, dlatego człowiek jest taki jakby... No, nazwijmy to oszołomiony. Nie każdy, tak? Ale większość ludzi. Okej, czy możemy teraz na przykład już wyciągnąć igłę? Jak najbardziej, tak. Bo niestety czasu nie mamy, aż 20 minut, ale... Czy teraz poczułeś? Nie poczułem niczego. Czy ty w ogóle coś czujesz? Igła się wyjmuje tak samo, prosto jak... A ciepełko było słychać, tak? Czuł pan trochę, tak? Tak, czuł. Czuć. Tak, to złożymy tu wszystko. Jeszcze po tutaj akupunkturze, tak, trzeba czasami naciskać te punkty, albo tak robić, tak jak potrzymać palcem. Mhm. To jest taki jakby akupres, zamykamy ten kanał i pacjent jeszcze powinien tam około 5 minut poleżeć sobie tutaj w spokoju. Jeżeli chce, wyjmujemy też z ucha. Coś czujesz teraz? Nawet krwi nie było w tym razem. Nie wiem. Ale to dobrze, bo tutaj kolega przynajmniej jest prawdziwy, to nie jest nikt sztuczny, żadna sztuczna lalka, więc mówi prawdę, że to nie boli, więc fajnie. No i tak to wygląda mniej więcej zabieg. No to fajnie, a w takim razie może pan na przykład nakuć policzek? Jeszcze? Możemy, ja mogę nakuć w każdym miejscu. Nie, to, tak? Jest, to mamy możemy tutaj kolega, możesz usiąść, może wstać, co? Tak. Tylko na boczek teraz, tak? Nie, uszy sobie tak na stole, tak? Leciutko, żeby nic się nie stało. Chociaż jedną igłę, żeby. Nie ma sprawy. Kolega jest taki odważny, więc chciałam znaleźć jego słaby punkt. Słabych punktów nie ma. Przykład jest to dobrze, bo sobie taki... żartuję. Na przykład na siedząco jest to punkt tak zwanego trzeciego oka, albo wszystkie bóle głowy, nazwijmy, tak? To rozumiem, że jak wrócę do domu, to będę w pełni zrelaksowany, tak? Tak. Czujesz coś? No nie czuję. Te miejsca... Delikatnie to nie jest jakieś nieprzyjemne. Wyglądasz jak mrówka teraz. Jak jesz. Ja mam wrażenie, że to też zależy dużo od naszego nastawienia. Jak się nastawimy, zobaczymy igłę, to będzie... To wtedy nas boli już podświadomie, a tak to... Jest to możliwe, tak, że może coś takiego być, tak? No nie wiem, ja widzę igłę, jakoś tak nie boli. Może mam próg bólowy wysoki.
Mnie aż ciarki tutaj samo przechodzą. Pacjent może czasami odczuwać takie lekkie mrowienie na twarzy, jak jest skupiony. A jak nie jest... Pacjent nie powinien się ani uśmiechać, nic powinien, czy może ruszać, być. Tutaj może być mimika, czy niekoniecznie? Niekoniecznie. Lepiej wyleżeć w spokoju na fotelu na przykład, tak? Nie rozmawiając, dlatego że to jest tylko tak... No, jak głębi igła wchodzi wtedy, ale na twarzy nie nakuwamy, tylko to jest milimetr, dwa, także możemy rozmawiać czasami, tak? Po raz pierwszy podałeś akupunkturze? Tak, po raz pierwszy. Powiedz mi, i teraz mógłbyś naprawdę się udać właśnie do specjalisty i poleżeć dłużej? Znaczy, zaraz zobaczymy po programie, jak to działa. Ale właśnie, to jest... Zrelaksowany, czy to naprawdę coś pomoże? No właśnie, ale tak jak pan Mikołaj powiedział, że to jest zbyt krótki okres, prawda? To trzeba poleżeć 20 minut. Tak, żeby poleżał 20 minut, ja bym wtedy mógłby być taki zres. Znaczy, powiem tak, nie jest nic strasznego, czego można byłoby się bać. Może te igły tak tylko strasznie wyglądają tak naprawdę. Bo wyglądają. Ale nie, no fajnie, widzisz, to twarzy ci musisz tak chodzić cały dzień. Nie, no na miasto raczej tak nie wyjdę. Na miasto nie. No i wyjmujemy. Trzeba zawsze dotknąć, bo może gdzieś czasami przekroczyć. Widzi pani, to na przykład jest od razu takie zaczerwienione miejsce. Igła pracuje jakby, tak? Od razu jest reakcja naczyniowa na to miejsce, tak? Czujesz coś teraz? Teraz poczułem na policzkach. Na policzkach. Szla krew. No to wszystko. Na policzkach są bardzo czułe punkty, bo to są punkty nerwów mózgowych, dlatego to miejsce było takie dosyć wyczuwalne. A czy ale... akupunkturze poddaje się więcej kobiet czy mężczyzn? Statystycznie do mnie, do mojego jakby na to chodzi, czemuś więcej kobiet. Tak, dlatego... jesteśmy odważniejsze. Tak. Mężczyźni przychodzą wtedy, jak boli już tak do nie do wytrzymania na przykład. Szczególnie kręgosłup. Przychodzą ludzie, którzy pracują na budowie albo sportowcy, tak i tak dalej, wtedy jak już jest tak. A jak z bezsennością z mężczyzn prawie nikt nie przychodzi, tak? Kobiety przychodzą jednak, tak? Więc zachęcamy wszystkich do tego, aby się poddać akupunkturze. Zapraszamy też na Podgórną 4 do pana Mikołaja Skilskiego, który pomoże nam wyjść z każdej opresji, prawda? Praktycznie tak. No właśnie, bezsenność, każda niedolegliwość. Cały spis wszystkich niedomagań można znaleźć w internecie, jeżeli państwo wpiszecie gabinet akupunktury Podgórna 4 albo moje nazwisko i to tam wyskoczy i wtedy można się zapisać. Zapraszam, nie boli, nie jest zbyt uciążliwy. Pomaga. Ja czasami nawet szybko. No potwierdzam, nie boli. Nie ma czego się bać, naprawdę. Właśnie, bo tak naprawdę... Zawsze nowe przeżycie jakieś, prawda? Nie czułeś nic, tam gdzieś momentalnie. Nie czułem. Momentalnie tam delikatne ukłucie, ale to nie jest nic nieprzyjemnego. Są ludzie, których boli, to są ludzie nerwowe na przykład, tak? Takie spięte, tak choleryki na przykład. Tego dotkniesz, a on już podskakuje na przykład. Czyli tak? Wyszło, że nie jesteś cholerykiem. Tak, on jest sangwinikiem, normastenik, dlatego on jest, nic mu nie jest, tak? Bardziej młody i zdrowy. Dziękuję bardzo. Bardzo ci dziękuję za odwagę przede wszystkim. Powinieneś dostać taki order. Panie Mikołaju, bardzo dziękuję. Dziękuję również. To była przyjemność. Ja się też dużo więcej dowiedziałam. Mam nadzieję, że i nasi widzowie również. Drodzy Państwo, ja zapraszam do gabinetu pana Mikołaja Skilskiego na Podgórną 4. Czy wyleczyć bezsenność, czy każdą inną dolegliwość, lub nawet chroniczny ból głowy, albo nawet kiedy czujemy się dobrze, nic nam nie dolega, możemy się udać poddać na relaksację. No właśnie, dla samej relaksacji zapraszam serdecznie. Bardzo dziękuję jeszcze raz panom. Dziękuję. Drodzy Państwo, ja teraz zapraszam na teledysk. Wiesz co chodzi? Przyjęło się chyba tak w Polsce, że w ogóle ludzie chcą szufladkować tą całą twoją muzykę. Ja się pytałem, czy to jest horror rap, czy hardcore rap, czy psycho, gdzie jest ten dawny miłość, czy to truskul, czy bounce. Stary, ja nawet nie wiem, co to jest ten truskul, nie? Czy to chodzi o to, że beat jest samplowany? Ważne jest to, żeby ludzie razem z tobą dorastali, rozumieli to, co ty chcesz im powiedzieć. Nieważne, czy studiują, czy pracują, czy są z bloku, czy z dobrego domu, czy z ulicy. Ważne, że to rozumieją. Ja robię to dla wszystkich. Chyba o to chodzi, nie? To nawet dla tych, co dzień wdupiają fetę. I do dziś im się wydaje, że patos to ten czwarty muszkieter. Ja każdy wers zawijam w pletę i ściągam bucha, płuca komierę i wypuszczam go w eter. Posłuchaj tych parę prac, parę historii i miejsc, parę set brudnych serc, których rytm określa herc. Ja wiem, czasami zamiast się wspinać o wiele łatwiej jest zejść. Ja na kolanach, po kamieniach, póki tylko jest sens. Póki tylko jest powód, koncerty to alibi. Dyskografia to dowód, niezwykły i jedliwi. A za szyb samochodów, daleko mi do szczytów, o wiele bliżej do grobu. To ten nieznany na ogół i ten niesłuchany wszędzie. Chuj z tym, póki gram, wiem, że jakoś to będzie.
bo znam swoje miejsce. To dla moich ludzi tutaj i wszędzie. Stary, powiem ci tak, że w momencie, kiedy zaczynałem słuchać tego całego rapu, kiedy strażak puszczał mi te kawałki, kiedy zaczynaliśmy to robić z Pukiem, nawet sobie nie wyobrażałem tego, że kiedyś będę w sytuacji, w której wydaję płyty, gram koncerty jeszcze po całej Polsce. To było zupełnie inaczej. Pamiętam koniec podstawówki i te pierwsze rytmy, pierwsze rapy na walkmanach, co cięły mus jak brzytwy Lenary. Ery, wzgórzaki i kalibry, pierwsza wódka i jointy, których nie zapomnę nigdy. Pamiętam BKC, KMC, Falo 19, pierwsze mega, pierwsze w miarę szybkie laski, pierwsze weekendy w Tychach, na F się dało ten rap wdychać i po dziś dzień z Rzeszem okopuje tam ławki. Pamiętam Mikołus przed tylu lat, ja i dwóch co jak brat kontra świat. Nie, dzień za dniem, a za taktem tak, na przekurczałej stelcie tych naciąganych praw. Z czasem dorwał nas jadła, czasem pęka, nawet przy najtwardszych dźwiękach. Wyłapałem jedno i do dziś to pamiętam, i wyżej jesteś, tym droga bardziej kręta. Wypożyczalnia samochodów Furman zaprasza. Świadczymy usługi najmu pojazdów. Auta dostawcze, niezawodne i przestronne. Dopasujemy wielkość do Twoich potrzeb. Pomoc drogowa, naprawa na miejscu lub holowanie pod wskazany adres klienta. Oraz auta osobowe. Firma Furman, ulica Chudzickiego 14, Luboń. Numer telefonu 601-72-2727. Jest i nasza gwiazda dzisiejsza, Miłosz, cześć. Cześć. Miłosz, się witajmy. Jak się witacie? Mówię sobie cześć. Po prostu? No tak. Ja byłam przygotowana, że tak. Wiesz, jakieś coś tu. Jezus, jesteśmy wszyscy normalni. Normalnie, okej. Okay. Podejrzewam wszyscy. Słuchaj, pochodzisz z Katowic. No. Co cię, w ogóle jesteś po raz pierwszy w Poznaniu? Któryś. Któryś? Tak, ale po raz pierwszy chyba tak, że mogę sobie tutaj pospędzać dzień. I jak? Spoko. Tak? Wydaje się większy niż Katowice, a ponoć tutaj mieszka mniej ludzi, przed chwilą się dowiedziałem, więc nie, jest bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie. Zagrasz, kiedy zagrasz u nas? Pomiędzy 20 a 27 maja chyba. To super. To, a już jeszcze nie wiesz gdzie dokładnie? Wiesz co, będę wiedzieć dokładnie to wszystko w przyszłym tygodniu, podejrzewam. Bo słuchaj, przyniosłeś tutaj swoje płyty, swoje najnowsze, trzeci solowy album, Piąta strona świata. Skąd nazwa Piąta strona świata? To jest też tytuł książki Kuca. Pierwszej jego książki fabularnej, opowiadającej o Śląsku.
Po prostu. Po prostu, a też tytuł numeru utworu tytułowego ze Skrzekiem, ze śląskim bluesmanem, który w oryginale ten kawałek, który samplowaliśmy, brzmiał mój Śląsku, więc to jest taki jakby... A poza tym to jest piąty mój album legalny w sklepach. Nie trzeci solowy, ale piąty, biorąc pod uwagę różne projekty, piąty więc legalny. To się wszystko tak. Tak, tak, tak to się nazywa. A były nielegalne? Tak, były.